Cześć kochani, witam Was na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj mam nową fryzurę. Jak widzicie, byłam troszkę skrócić włosy i pocieniować na kolejnym zabiegu. I słuchajcie, będę pokazywać Wam dzisiaj w związku z tym, że jestem w takim super humorze i nie muszę się już ekstra malować, nowy holumpeksowy z wyprzedaży, a nie tylko. Będą też rzeczy z wyprzedaży i z nowego towaru, kilka. Nie będę już mówić konkretnie o ich cenach, bo tam powiedzmy, że nie była to jakaś taka super, super mega wyprzedaż, ale najtańsza rzecz jest chyba za 7 zł, najdroższa za kilkadziesiąt, więc różne rzeczy, ale za to super marek i będą to rzeczy od lata do jesieni. Już idziemy w kierunku zimy, więc będą też swetry, nawet będzie kombinezon narciarski i akcesoria i coś do domu, także będzie duża różnorodność. Zapraszam Was serdecznie na ciąg dalszy i oczywiście proszę Was o polubienie filmiku i o zasubskrybowanie kanału, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Myślę, że będzie warto. Już niedługo filmik o trendach na nowy sezon, jesień, zima, i będzie też, będą jakieś nowości też w związku z tym, będzie sesja zdjęciowa, więc zapraszam Was na ciąg dalszy. Kochani, zacznę od akcesoriów. Potem będą cieńsze rzeczy, a na końcu takie najgrubsze zimowe i oczywiście pokażę Wam stylówki. Zacznę od butów. Już te buty są trochę u mnie, ale po prostu chciałam o nie ładnie zadbać, żeby Wam je pokazać do kamery. Bardzo fajne wagabondy. Jest to rozmiar 37. Ja noszę mało czarnych rzeczy ostatnio i mam czarne buty, więc nie zostawiam ich sobie, ale naprawdę zobaczcie. Skórkowe, fajne w środku. W bardzo ładnym stanie, to widać zresztą. Tu też są całkiem fajne i czyściutkie i w ogóle takie jak nówki. Także wagabondy do sklepu w rozmiarze 37. Jeszcze się trochę biję z myślami, czy sobie je zostawić, ale dajcie znać, co o nich sądzicie. Idziemy dalej. Coś do domu. Coś, czym się zachwyciłam. Przepiękna samodziałowa serwetka. Ona ma takie miejsce tutaj, które trzeba naprawić. Tutaj jest takie lekkie przedarcie, ale to jest naprawdę mały problem. Ja sobie to zszyję kolorową nitką. Zobaczcie, jaki piękny bieżnik. Serwetka, bieżnik, ale w takich kolorach nasyconych, jesiennych trochę. Są tu i winogrona, jakieś owoce. Mi takie kolory bardzo pasują, bo ja mam takie wnętrze właśnie z nasyconymi kolorami i bardzo, bardzo spodobało to mi się. To było naprawdę jakieś tanie, 5 zł czy 7 zł kosztowało, a będzie ciekawie wyglądać, myślę, na przykład na serwecie jakiejś jednokolorowej albo na drewnie po prostu. Taka piękna, ręcznie robiona rzecz po prostu. Następna rzecz to będzie torebka. Widzicie co? Bardzo fajna, nawet no nie jest to może styl do tej sukienki, którą mam na sobie, ale zobaczycie. Fajna torebka. Być może do sklepu, być może sobie ją zostawię. Nie Chanel czy coś tam, ale markowa. To jest torebka marki Accessorize. I strasznie mi się spodobały i kolory, i te zdobienia. Naprawdę jest ślicznie zrobione, zobaczcie. Nie dość, że ma nadruk tych kamieni na sobie, że to są jakby, ten materiał ma na sobie takie kamienie drogie. To jeszcze tu są kamienie i takie łańcuszki ponaszywane. I niczego nie brakuje, naprawdę. Naprawdę fajnie zrobiona, z satynową podszewką. No ciekawa rzecz, może być i na wieczór, i tak w lecie do jakiejś kreacji prostej na przykład. Kolorystycznie to nawet do mojej. Ta-dam. No bardzo mi się spodobała, powiem, że bardzo mi się te kolory podobają. Kolejna rzecz, to jest właśnie taki gadżet zimowy, jest na mnie duży, bardzo duży. Zmierzę go na końcu dopiero, nagram na końcu tą stylówkę, bo pewnie będzie mi bardzo gorąco w tym. Piękny kombinezon marki Stromberg, czyli dobrej marki takiej, skandynawskiej. Patrzcie, taki kombinezon jakby narciarski, zimowy, może być narciarski pewnie. I on wcale był wysoko wyceniony, na szczęście kupiłam go na wyprzedaży. Więc coś tam udało mi się ugrać, ale jest świetny, zobaczcie, ma jest markowy, o, widzicie? Piękny kolor, pudrowy róż, tu mam, w ogóle jest naprawdę, jest jak nowy, zobaczcie, nawet nie jest brudny. Wygląda tak, jakby ktoś dostał albo kupił za duży, za długi, albo za mały, no bo nie wiemy tego. I po prostu, no jest ekstra, patrzcie, ma te wywieczniki, w środku ma taką siateczkę. No jest nieprzemakalny, bo on ma tutaj te wszystkie systemy nieprzemakalne, takie uszczelniane kieszonki, więc normalnie
przepiękny kombinezon jak nowy, naprawdę. Szok, że dotrwał do wyprzedaży, ale rzeczywiście on jest chyba na wysoki wzrost, bo zobaczcie mnie, jest on za duży. Czyli mogłabym ostatecznie tak mieć taki kombinezon duży, ale myślę, że jakby komuś się przydał, jest wysoki, metr ponad 1,70 m, to będzie dużo lepszy. I na przykład w rozmiarze ML. Także super rzecz, taka rekreacyjna, piękny, przepiękny. Przyznajcie, że naprawdę to jest super dobry i naprawdę dobrej i dosyć drogiej marki. Teraz Wam pokażę taki komplecik, bo teraz pójdą bluzeczki. Piękną narzutkę kupiłam w takim cudownym kolorze, która będzie super wyglądała do na przykład do lnianych spodni, do lnianej sukienki, jak jest trochę chłodniej już wieczorem w lecie. Zobaczcie, jakie ma cudne zdobienia. To jest bawełna i wiskoza. Znaczy, wydaje mi się, że materiał to jest wiskoza. 100% wiskoza, a te haftowania 100% bawełna. No tak właśnie dokładnie myślałam. Świetna jest, naprawdę przepiękna rzecz. Śliczna, taka oversize'owa, luźna. Można sobie to nosić też jako podomkę, że na przykład mamy piękną koszulkę i takie coś w ramach takiego zwisającego szlafroczka niewiązanego. Piękne, naprawdę. Kolor jest boski, no taki pasujący do mnie teraz. A kolejna rzecz to koszulka. Aha, i to było jakiej marki? Forever 21, słuchajcie. Teraz mam koszulę, która jest Lindexu, czyli dobrej marki. Rozmiar 38, jest to biała koszula i słuchajcie, bardzo fajna biała koszula w takim stylu, po prostu taka prosta biała koszula. W stylu trochę biurowym, z zaszewkami, czyli jest minimalnie taliowana i ona... Ja nie noszę koszul, szczególnie białych, aczkolwiek jedną tam jakąś mam na wypadek. Mam jedną kremową, jedną białą, ale ja nie jestem zdecydowanie koszulowa, ale musicie wiedzieć, że teraz będą trendy na koszule. Bardzo, bardzo modne są białe koszule w ogóle, szczególnie bawełniane. To jest wiskoza 100% ta koszula. Całkiem fajna, przymierzę Wam do jeansu, bo to najbardziej tak jakoś mi się kojarzy, albo do jakichś takich spodni biurowych. Ale do jeansu będzie fajna, bo nie będzie zbyt formalna. Świetna, bardzo prosta, bardzo ładna koszula z kieszonką. Po prostu taka biała koszula. Bardzo trendy teraz. Jak już jesteśmy przy koszulach, to kolejna jest superowa, po prostu superowa. To jest taka typowa eska, Gant, marka Gant. Prosta koszula, ale zobaczcie, z wiskozy. Zobaczcie, jaki piękny, gruby, błyszczący materiał, jakie kolory. Śliczna koszula, naprawdę przepiękna. I do jeansów będzie rewelacyjna. I do jakichś spodni kolorowych, nawet do takich białych, lnianych. I na lato, i na zimę, i na jesień, pod marynarkę. No rewelacyjna, bardzo fajna. Zawsze modne paski, więc... Naprawdę i piękne zestawienie kolorów. Właśnie mnie się to zestawienie kolorów kojarzy z jesienią. Nie wiem jak Wam. Taka tęcza, ale taka w takich bardziej jesiennych barwach. Przepiękna. No po prostu mega. Piszcie jak wygląda w niej. W ogóle proszę Was też o radę. Jeżeli w czymś się Wam podoba, to piszcie, że mam to zostawić. Bo ja nigdy się nie mogę tak zdecydować, bo, no, bo tych rzeczy jest trochę, a też wszystkiego sobie oczywiście nie mogę zostawić, ale jeżeli w czymś Wam się wydaje, że wyglądam dobrze i że pasuje to do mnie, to piszcie koniecznie, bo takie rady są dla mnie bardzo cenne. Ktoś widzi mnie z zewnątrz bardziej niż ja siebie subiektywnie. Tu mam przepiękną bluzkę, taką w takim większym rozmiarze i ona jest z bawełny bodajże, już wszystko Wam powiem. Marka Cream, więc super marka. To jest wiskoza z bawełną. 60% wiskozy, 40% bawełny. Przepiękny kolor. Fajne rękawy, takie szerokie. O, widzicie? To już jest taka jeszcze letnia bluzka, więc pewnie też będzie do sklepu. Nie będziemy jakoś teraz już tych cen na te letnie rzeczy windować bardzo, więc jeżeli komuś się podoba, to piszcie koniecznie. Damy jakąś fajną ofertę. Ale patrzcie, jakie ma piękne wykończenie tutaj. Z guziczkami z masy perłowej. Ma takie jakby bawełniane grona tu wiszące i tu jest taki tiul zwisający. Przepiękny kolor, nie będę Wam mierzyć, bo ona jest bardzo duża na mnie. To jest taka, myślę, że XL-ka nawet, L-ka, XL-ka. Raczej tak, słuchajcie, tu jest napisane 42, myślę, że nawet do 44 by mogła być i ona jest dość długa też.
taka związaniem tu na dole. Można tego nie wiązać, po prostu mieć tak sobie ją luźno, albo nawet wyjąć ten troczek i po prostu mieć prostą w dół koszulę. Super ma rękawy i bardzo, bardzo ładnie wykończona, przepiękny kolor. Kolejna rzecz to będzie też większa koszula, ale piękny wzorek, taki trochę w stylu vintage, ale też przepięknej takiej jesiennej kolorystyce. Już zaczynają się, słuchajcie, te rzeczy takie trochę jesienne. Elka to jest. Patrzcie, jaki śliczny wzór. To jest też wiskoza. Już Wam wszystko powiem dokładnie, bo trzeba sprawdzać te... znaczy w dotyku to bym na 100% powiedział, że to jest wiskoza. Ale może tu coś jeszcze jest. 100% wiskoza, oczywiście. Patrzcie, jaka piękna koszula. Też to na pewno jest około elki i ma takie rękawy, które można sobie podpinać tutaj. Rękawy z guziczkiem do podpinania. O, tutaj muszę doszyć guziczek, ale te guziczki generalnie są takie normalne, nie jakieś tam specjalnie dziwne. Mam takie guziczki zresztą właśnie z masy perłowej w zapasie, więc doszyję po prostu guziczek i ten rękaw też go będzie miał. Piękna, ślicznym kolorze koszula. Też by fajnie do jeansów wyglądała, bo tu jest jakby taki granat, taki szarawy granat w tych wzorach. Według mnie ma naprawdę przepiękny kolor ta koszula. Dobra, chyba tyle koszul jak na razie. Tak, zgadza się. Większość koszul, wszystkie koszule już Wam pokazałam, zostawiłam jedną koszulę na filmik o trendach, bo jest nie dość, że w kolorze takim jesiennym to jeszcze jest długa, a długie koszule, jak zobaczycie przykłady w filmiku, są teraz na topie. No, idziemy dalej, to teraz sukienki, no to pierwsza sukienka oczywiście to jest ta, którą mam na sobie i ona mi się trochę teraz, jak się ubrałam z tą broszką, kojarzy z filmem Dr. Quinn. Bo jest taka właśnie prążkowana, z taką stójeczką, jak były za czasów wiktoriańskich, czy nawet na początku XX wieku. I właśnie tą broszkę sobie specjalnie ubrałam, żeby nawiązać. Trochę mam za luźny pasek, więc ta sukienka się tak super nie formuje tu. Ale jest to taka już sukienka, która mogła być na jesień do jakiegoś żakietu. Więc zobaczcie, jak tam się przechadzam w niej, może z jakimiś dodatkami jeszcze. Idealnie do moich balerin pasuje, bo mam takie baleriny właśnie cieliste, lekko różowawe. Bardzo fajna sukienka i ta sukienka jest z bawełny z wiskozą. Nie pamiętam marki, napiszę Wam na ekranie. Idziemy dalej. Następna sukienka. No i ta sukienka jest świetna. W ogóle fajnej marki, pokażę Wam, Miss Maya. I to jest L-ka, więc jak ktoś ma rozmiar L, to naprawdę cudowna rzecz na lato i jesień. W takim musztardowo-białym wzorze. Bardzo fajnie zrobiona. Tak, takie ma rękawy właśnie rozłożyste. Mogę ją przymierzyć, bo ma pasek, więc można ją trochę uformować. Tutaj ma taki dekolcik zapinany na guziczki kryte, z falbaną. Super, bardzo ładny wzór. Właśnie mnie się kojarzy już ten kolor tak z trochę takim późnym latem i jesienią, więc myślę, że będzie świetną zdobyczą. Ta-da! No, to teraz będziemy już przechodzić do rzeczy takich grubszych. Jeansowa katana, oczywiście spadły rzeczy. Jeansowa katana w stylu vintage, w ogóle jest vintage, nie jest w stylu vintage. Bardzo fajna katana, naprawdę, słuchajcie, może ją nawet włożę do tego. Muszę Wam pokazać. Chociaż lepiej będzie do jeansów wyglądać. Teraz wyglądam jak dziwoląg totalny, ale chciałam Wam pokazać krój, bo to jest taka typowa właśnie kurtka jeansowa, ale lata 80., 90. Fajna, oversize'owa, oczywiście przymierzę Wam też do jakiejś jeansowej stylówy, ale moim zdaniem jest po prostu mega. Mega piękna kurtka, oczywiście z bawełny. I co to za marka, już Wam mówię? Frisco, original denim. Fajny, typowo wygląda tak właśnie jak taki vintage denim. Super, przepiękna kurtka. Bardzo mi się podobają takie kurtki i ona jest z takiego fajnego, miękkiego jeansu, ale nie takiego szmatławego, tylko też nie jest taka sztywna, że się to nieprzyjemnie nosi, bo też bardzo nie lubię takich kurtek jeansowych, które są takie sztywne jak karton wręcz. No. O, i teraz super dwa swetry Wam pokażę. Naprawdę są super. Jeden z nich myślę sobie zostawić, koniecznie mi poradźcie.
Ten jest Big Bok i on jest z alpaką, więc słuchajcie, no wiecie, że ja wyszukuję tych super składów. Sweter z alpaką, 30% alpaki, 25% wełny, no, czyli ma 38% alpaki, czyli ma ponad 50% naturalnych włókien. Jest bardzo miękki i on jest naprawdę miękki taki. Tam jest trochę sztucznego włókna, ale jest przefajnie mięciutki, taki krótki cropped sweter właśnie do wysokiego stanu na przykład, do spodni, do spódnicy z wysokim stanem, na sukienkę z wysokim stanem. Super rzecz i patrzcie, jaka nóweczka. Uwielbiam po prostu robić takie zakupy, że rzeczy są takie jak nowe, po prostu jak ze sklepu, jeszcze z dobrym składem, to już po prostu w ogóle wow. Kolejna bardzo fajna rzecz, sweter Selected Femme i to jest na mnie za duże. To jest sweter w rozmiarze L. Myślę, że będzie dobry też na M-kę, szczególnie jak ktoś ma troszkę większy biust. Piękny sweter, też jest mieszanką z dobrym włóknem, już Wam powiem jakim. 43% wełny, 30% alpaki aż. Czyli w sumie mamy tutaj 73% wełen, w tym alpakę. Naprawdę fajny, zobaczcie. Piękny kolor. Oczywiście też to przymierzę, ale to jest na mnie takie mocno oversize'owe. Śliczny kolor, w świetnym stanie sweter, zobaczcie, naprawdę. No, praktycznie można by powiedzieć, że jak nówka. Nic się nie dzieje. Bardzo, bardzo ładny sweterek. Z fajnymi guzikami i teraz taki właśnie trochę krótszy, jak były teraz modne te krótsze swetry. Można do wszystkiego to nosić. A jeszcze jeden sweter mam, tylko ten jest taki vintage, ale naprawdę ma tak piękne jesienne kolory. Niestety to właśnie niestety nie są moje kolory. Czerwień z tym żółtym i z brązem. Trochę zbyt ciepłe zestawienie dla mnie, ale jest boski. Patrzcie, jakie piękne wzory ma. Wow, naprawdę przepiękny. No, na pewno jest z angorą i z wełną w składzie, ale po prostu przepiękny. Już Wam powiem dokładnie. 100% wełna. Nie, nawet nie ma tu angory, po prostu taka wełna. Może ma taki lekki włosek, ale nie jest jakiś gryzący, słuchajcie. Nie ma takiej wełny, to widocznie jest jakaś meryno czy coś, ale nie ma takiej wełny, która by mocno gryzła. Patrzcie na te wzorki. No i jakim jest super stanie. To są włoski, przepraszam, to są włoski mojego kota, bo to leżało przez chwilę na krześle. Oczywiście musiało się otrzeć już. Oczywiście można to wyprać bez problemu. Piękny sweterek. Przepiękny sweterek. No i pokażę się Wam w tych wszystkich ciuszkach. I jestem bardzo już ciekawa, jak się Wam podoba w tym, podobam w tym wszystkim. Piszcie, jeśli coś uważacie, że sobie powinnam koniecznie zostawić, to koniecznie piszcie. A tymczasem zobaczymy się w filmiku o trendach i będą pewnie potem nowe jakieś też hole. Myślę, że w tym filmiku pokażę Wam też kilka nowych ciuchów, które są bardzo w trendach. Także zapraszam Was już na niedzielę i do zobaczenia, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!